Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało właśnie bilans osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Epidemia wirusa w kraju wciąż przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie kolejne informacje odnośnie do liczby osób zarażonych w kraju. Okazuje się, że epidemia koronawirusa w Polsce wciąż przybiera na sile. Pojawiły się nowe przypadki w kilku polskich miastach. Koronawirus w kraju. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco informuje, jaka jest sytuacja od kiedy w Polsce pojawił się pierwszy przypadek osoby zarażonej koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia nieustannie przekazuje, jak obecnie wygląda bilans zachorowań w kraju. Z wiadomości, które napływają, wiadomo, że epidemia w kraju rozwija się z godziny na godzinę. Wciąż pojawiają się nowe przypadki osób, u których został wykryty koronawirus. Zgodnie z zaleceniami Polacy powinni przestrzegać zaleceń, które wydawane są przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dziś pojawiła się nowe rozporządzenie GIS zgodnie, z którym pacjenci w stanie zagrożenia życia i z niewydolnością oddechową od razu będą traktowane jako osoby zarażone COVID-2019. Ministerstwo Zdrowia przekazuje najnowszy bilans dla Polski. Właśnie pojawiła się kolejna wiadomość, która aktualizuje bilans osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Zgodnie z danymi, które przekazało Ministerstwo Zdrowia, w Polsce chorych jest już 57 osób więcej. Mamy 57 nowych przypadków zakażenia HKoronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 28 osób z województwa mazowieckiego, 5 osób z województwa wielkopolskiego, 4 osób z Woli. Dolnośląskiego, 4 osób z województwa pomorskiego, 4 osób z województwa lubelskiego, 3 osób z Woli. Śląskiego, 3 osób z warmińsko-mazurskiego, 2 osób z województwa zachodniopomorskiego, 2 osób z Woli. Małopolskiego, 1 osoby z województwa podlaskiego i 1 osoby z województwa kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem, 749/8, wszystkie pozytywne przypadki / w lutym osoby zmarły. Przekazało Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj grzeje, 1. Z ostatniej chwili, jest prognoza liczby zakażeń dla Polski. Podano możliwą datę zahamowania epidemii 2. Lekarze dostaną wytyczne, których zakażonych nie ratować. Druzgocące doniesienia z zagranicznego kraju. Przypominamy, że w południe pojawiła się wiadomość, że podczas ostatniej doby w kraju zostało przeprowadzone 2,5 tysiąca testów na koronawirusa. Zgodnie ze słowami ministra zdrowia, liczba osób zarażonych koronawirusem będzie rosła, a już niedługo w kraju powinno być 1000 przypadków, w których test pokazał pozytywny wynik. Najlepsze newsy dnia, źródło, Twitter. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.radiowrocław.pl, na Google News.